Dziś jest tysięczny odcinek naszych rozważań codziennego różańca w duchowej więzi z Jasną Górą. Dziękuję tym, którzy pomagają nam przygotowywać te codzienne rozważania, szczególnie Pawłowi, Piotrowi oraz Radiu Jasna Góra. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy łączą się z nami duchowo, z Jasną Górą, z naszą wspólnotą jasnogórskiej rodziny różańcowej i podejmują tą codzienną modlitwę. Jesteśmy zaproszeni przez Maryję do odmawiania codziennego różańca. Tyle razy Maryja w objawieniach przypominała, byśmy brali różaniec do ręki. Niech to będzie rzeczywiście nasz codzienny pokarm duchowy i okazja ku temu, by wspierać naszych braci. Od stycznia nasza codzienna modlitwa będzie związana z fragmentem Ewangelii dnia, to znaczy z Ewangelią, która jest odczytywana codziennie na mszach świętych. Będziemy rozważać króciutko ten fragment Ewangelii razem z Maryją, przypominając sobie dobrą nowinę i podprowadzając nasze serca do trwania na modlitwie na codziennym dziesiątku różańca. Zapraszam do trwania w tej codziennej modlitwie i też zachęcania innych, by włączyli się w naszą wspólnotę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Ojciec Marian Waligura, Jasna Góra. Niepokoje ludzkości, zmagania codzienności, niepokoje światowe i nie tylko, dotykają nas bardzo mocno. Mamy wrażenie, jakby świat był w jakimś rozpadzie. Tyle wojen, konfliktów między krajami, tyle napięć społecznych, a jeszcze te trudne relacje, które pojawiają się w domach, rozpady małżeństw, zrywanie więzi rodzinnych, braterskich, to bardzo boli. I myślimy, jak taki świat ma stanąć przed przychodzącym Synem Bożym. Czego nam brakuje? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy pokory. Pokory przed Bogiem i pokory wobec siebie nawzajem. Tu mamy piękny wzór w Matce Bożej. Ona jest służebnicą pańską. Nie szuka swego wyniesienia, ale wszystko czyni, by być radością Boga. A kiedy idzie do Elżbiety po to, by służyć, a nie po to, by chwalić się swym wyniesieniem, Maryja uczy nas pokory. To święta Teresa od Dzieciątka Jezus zapisała. Pokora Maryi przyciągnęła boskiego Króla. Pokora Twego życia przyciąga Go ku Tobie. Chcę zawsze pozostać małą, pokorną, by upodobnić się do Jezusa, by uczynił we mnie swe mieszkanie. My, naszym pokornym różańcem, starajmy się przyciągać Boga do naszego tak trudnego świata. Podnieśmy głowy w górę. Pan jest z nami. Adwent jest pokorną drogą wyczekiwania, drogą tęsknoty za tym, co Bóg zaplanował. Jest okazją do otwarcia się na Boga. Bądźmy jak Maryja, która pokornie słucha i nie ucieka przed wolą Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,